sztandar Rady Krajowej Związku Maszynistów Kolejowych wprowadzić. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Jestem najmłodszy, więc mnie wysłali, bo inne dzieci nie mają odwagi, aby powitać Cię, Ekscelencjo, i prosić o Twoje błogosławieństwo. A ja się nie boję i idę chętnie, aby uściskać Cię mocno i pięknie, bo jesteś zawsze taki kochany, dobry, troskliwy i wciąż roześmiany. Niosę więc kwiaty za przyjazd, dziękuję oraz modlitwę mą obiecuję. Jestem najmniejszą Twoją owieczką z parafii naszej przedszkolne dziecko. Niosę Ci serca i życie świat, bo Ty się tak dobry jak tatuś. Ja chcę być także najlepszą córką, Twoim promykiem i jasną chmurką. Zawsze Ty żydko Boga na niebie prosić, by w opiece nam ojcze Ciebie. Cztery zwrotki. Kto mówi, że marynarki nie ma, bo sława rośnie, to może go tu. Jak masz na imię? Krzysiu, a ty? Ola, proszę raz tą paniankę. A babcie macie? Babcie. Dziadkowie. Ekscelencjo, księże arcybiskupie, wielce czcigodni księża koncelebranci. W dniu święta maszynistów, odpowiadając na wezwanie naszego Pana zapisane w Ewangelii świętego Mateusza: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Przychodzimy tutaj przed oblicze naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby On dał nam siłę przez zwyciężanie codziennych kłopotów, rozterek zarówno osobistych, jak i zawodowych. Święty Jan Paweł II mówił: gdy będzie wam trudno, gdy będziecie w życiu przeżywać jakieś niepowodzenia czy zawód, niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi, który was miłuje, który jest wiernym towarzyszem i który pomaga przetrwać każdą trudność. Dlatego dziś chcemy razem modlić się za wstawiennictwem naszej patronki, świętej Katarzyny, o rozwój polskich kolei, o zaprzestanie jej dzielenia, o poszanowanie pracowników kolei, a także o bezpieczeństwo na polskich torach. Bardzo się cieszę, że do wspólnej modlitwy zaproszenie od maszynistów przyjęli nasi goście, parlamentarzyści, pan senator Edmund Witbrock, pani minister Iwona Chickiewicz, główna inspektor pracy i zastępca, pan minister Leszek Zając. Zaproszenie przyjęli również, witam serdecznie, pan minister Krzysztof Dyl, prezes Urzędu Transportu Kolejowego i wiceprezes Ignacy Góra. Witam bardzo serdecznie podsekretarza stanu z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, pana Pawła Orłowskiego, również podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy, Polityki Społecznej, pana ministra Radosława Mleczko. Witam bardzo serdecznie prezesów spółek kolejowych, witam bardzo serdecznie członka zarządu wiceprezesa spółki Intercity, pana Pawła Hordyńskiego. Witam bardzo serdecznie przedstawicieli zarządu spółki PKP Cargo. Witam bardzo serdecznie prezesa przewozów regionalnych, pana Tomasza Pasikowskiego, prezesa SKM w Trójmieście, pana Macieja Lignowskiego i Bartłomieja Buczka,
Witam bardzo serdecznie prezesa Kolei Mazowieckich, pana Artura Radwana, Kolei Wielkopolskich, pana Włodzimierza Wilkanowicza. Serdecznie witam wszystkich naszych dyrektorów zakładów pracy. Witam bardzo serdecznie prezydenta czeskich maszynistów, kolegę Inciklasa. Witam wiceprezydenta słowackich maszynistów, Petra Duchowskiego. Witam bardzo serdecznie przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, kolegę Jana Guza. Witam również bardzo serdecznie kolegę przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Maszynistów, kolegę Grzegorza Samka. Witam bardzo serdecznie kolegę Bogusława Sadego, byłego wiceprezydenta Związku Zawodowego Maszynistów. Witam profesora doktora habilitowanego Pawła Sorokie, koordynatora Polskiego Lotu Przemysłowego. Witam bardzo serdecznie przedstawicieli firm, które współpracują ze Związkiem Zawodowym Maszynistów, pana Stanisława Mireckiego z firmy Polkomtel, Grzegorza Linczuka, AXA. Witam bardzo serdecznie przedstawicieli PESA Bydgoszcz. Witam bardzo serdecznie przedstawicieli firmy Bombardier. Również bardzo serdecznie witam kolegę Tadeusza Kuźniara, przewodniczącego koordynatora Komisji Obrony Praw Pracowniczych. Bardzo serdecznie witam poczty sztandarowe z całej Polski, poczet sztandarowy z Preszowa. Miłe panie, koledzy maszyniści, przyjaciele i sympatycy naszego związku, serdecznie was witam na tej wspólnej Eucharystii. Wsłuchując się w słowa świętego Jana Pawła II, niech nasza droga będzie wspólna, niech nasza modlitwa będzie pokorna, niech nasza miłość będzie potężna, niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać. My, polscy maszyniści, kolejowi zgromadzeni w tej świątyni, przyszliśmy ze skruchą w sercu prosić, aby wspólna modlitwa sprawiła, że odstąpi się od dalszego podziału polskiej kolei, w szczególności przewozów regionalnych, i podjęty zostanie trud jej scalania. Prosimy też intencji maszynistów i ich rodzin. W tym duchu proszę ekscelencjo księża arcybiskupie, was księża celebranci, o odprawienie mszy świętej, a także poświęcenie sztandaru organizacji zakładowej Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce w oddziale przewozów regionalnych w Szczecinie. Bardzo dziękuję panu za te słowa powitania. Odnosimy wrażenie, że połowa to jest prezesów, dyrektorów, działaczy. Bardzo dziękuję panu. No i mam nadzieję, że druga połowa, jak mówią, czy większa, czy trochę mniejsza, to maszyniści kolejowi. I małżonki, i rodziny. A więc wszyscy razem. I poczty sztandarowe. Wręczam kwiaty budowniczemu tej świątyni, księdzu prawatowi, Zbundowi Wielkopolskiemu. A teraz dokonamy poświęcenia nowego sztandaru, który jest z nami. Za chwilę wejdzie do wielkiej rodziny sztandarów Związku Maszynistów Kolejowych. Bardzo prosimy. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Pan z wami. Módlmy się. Panie Boże, miłosierny Ojcze, pobłogosław ten sztandar należący do Związku Maszynistów Kolejowych Przewozy Regionalne Szczecin. Spraw, aby wszyscy, których ten znak jednoczy i jednoczyć będzie, byli wspólnotą pokoju i ochotnie nieśli pomoc innym. Za przyczyną świętej Katarzyny Aleksandryjskiej udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają, i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw. Przez Chrystusa, Pana naszego. Módlmy się.
Wszechmogący Boże, sprawę Najświętszej Dziewica Maria, wszystkim oddającym cześć i chwalebnemu imieniu, wyjednała dalej Twego miłosierdzia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że oni są szczepem błogosławionym Pana. Ogromnie się wesele w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia. Okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawód, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów. Oto Słowo Boże. Usłyszeliśmy, ukazały scenę zwiastowania
Matki Bożej, oto anioł Gabriel zwiastuje jej, że będzie Matką Syna Bożego i zapowiada, że z rodu Dawida przyjdzie to dziecię z dzielnicy, której było na imię Maryja. Maryja, dziecko Anny i Joachima. Imię Maryja czczone od pierwszych wieków w Kościele. Papież Benedykt XVI w jednej ze swoich homilii jeszcze przed rezygnacją powiedział, że wspominając Marię, ludzie znajdujący się w ciemnościach i mękach znajdują na tym świecie oblicze Matki, która daje im odwagę, by iść naprzód. I często to imię Marii wybierali żeglarze i nazywali ją Gwiazdą Morza, bo wśród tych czeluści na morzu potrzebna była przewodniczka i w niebezpieczeństwach, i w ciemności. Wy, drodzy maszyniści, sami wiecie, ile tych niebezpieczeństw jest po drodze. I przecież nie tak dawno byliśmy przed półtora rokiem świadkami tragedii kolejowej. I nie tylko żeglarz, ale maszyniści także, ludzie kolejni. Wasz przedstawiciel na początku mszy świętej wyraził intencje, w których się modlimy, aby scalić to, co zostało podzielone, aby dać nadzieję na lepsze jutro. Jeśli się pracuje, to najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa. Jeśli tego nie ma, to i krzyk związków zawodowych słabnie, a jest potrzebny. Nie chcemy się cofać do przeszłości, ale każdy obywatel Polski wie, czym są koleje, jaka była struktura, jakie unerwienie kraju, jaki to element państwowości polskiej od jej zarania, gdy rodziła się tu i Gdynia, i po rozbiorach II Rzeczpospolita, to było unerwienie narodu i element państwowo-twórczy, a także i obronny, nawet za PRL. W czasie PRL-u obchodzono branżowe święto kolejarza co roku drugą niedzielę września. Ale po 80 roku ożyły religijne tradycje kolejarzy. Za moich czasów każde dziecko znało ten wiersz, który ma stoi na stacji, lokomotywa ciężka, otyła i pod nim spływa i tak dalej, i tak dalej. W czasie Solidarności dodano inne słowa, zbliżały się, starsi pamiętają. Pan pamięta, pan prezes związków zawodowych, jak na 9 zjazd jechali. I ja tylko jedną zwrotkę pamiętam. A dokąd? To dokąd? Na zjazd, główkować, brówkować, dla ludu, dla mas, bo zachwiał się z rąk i tak dalej, i tak dalej. No i ten z rąk się zachwiał i na kolei. I trudno teraz pozbierać, może to pendolino jakoś tu pospina i szybciej z Trójmiasta dojedziemy do Warszawy, Warszawa dojedzie do Gdańska, Kraków do Warszawy. Daj Panie Boże przede wszystkim, żeby jak najszybciej ustały te kolejki i 14 grudnia zadudniły tory, no i pasażerowie zrobili znak krzyża i w imię Boże ożyły polskie koleje w różnym wymiarze. A co już przepadło, to przepadło. Przepadły szpitale kolejowe. Co się stało? Rozgrabione to w Gdańsku to mamy i wszędzie. Spółdzielnie mieszkaniowe,
przychodnie, a te przydrożne domki, budki i tak dalej. To była niesamowita struktura. A jak przychodzi bieda, no to takiego mreczkosieja nikt potem poważnie nie chce traktować. Także życzę, żebyście ożyli związki zawodowe, niech tym pomogą. Oczywiście nie chcę na ten temat zabierać głosu, bo to nie należy do homilii, że tych związków trudno zliczyć, tyle jest i każdy co trzeci to związkowiec i tak dalej. No, ale to musi być. Mógłby się zapobiegać Franciszka, radca księdza, radca biskupa metropolii gdańskiego, słowa Leszka Ludzia, aby odwołać mnie z mocą do świni nauki Kościoła, by ze Słowem Bożym docierali najdalej do najdalej do nauki Kościoła, w którym żyje Chrystus, który daje świat do Ludzi. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących w naszym kraju i za naszych pracodawców, aby ich działania zmierzały do naprawy funkcjonowania polskiego kraju, za przystanie ich udziałów i zapewnienia nam stabilnych i godnych miejsc pracy. Ciebie prosimy. Módlmy się za związek zawodowy maszynistów kolejowych w Polsce, aby uważnie stawał w obronie podmiotowości człowieka, godziwej pracy i płacy, a także aby zawsze pomagał tym, którzy na tę pomoc czekają. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich kolejarzy, a w szczególności maszynistów, aby Chrystus dał im umiejętność sumiennego wykonywania swoich czynności dla dobra wszystkich korzystających z kolei. A tym, którzy odeszli na zasłużoną emeryturę, pozwól Panie cieszyć się łaską zdrowia i czasem przebywania z rodziną. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, którzy odeszli do Ciebie pełniąc swoje obowiązki na stanowiskach pracy oraz ponieśli śmierć w wypadkach i katastrofach kolejowych, aby dzięki Twojemu miłosierdziu mogli radować się Twoją chwałą w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas uczestniczących w tej Eucharystii z okazji święta Europejskiego Dnia Maszynisty Kolejowego, rocznicy powstania i reaktywacji Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, abyśmy umocnieni duchowo Twoją obecnością w dniu dzisiejszym nabrali sił na dalsze nasze życie zgodne z Ewangelią. Ciebie prosimy. Módlmy się także za wszystkich maszynistów z Czech, ze Słowacji, aby Matka Boża z Wyborczy otaczała ich swoją opieką. Ciebie prosimy. Wszechmogący Wieczny Boże, przyjmij zaniesione przez nas pokorą prośby przez Chrystusa Pana naszego. Dla nas wyzwanie,
aby w dalszym ciągu czynić sobie ziemię poddaną, tę ziemię, która Stwórca nam dał w posiadanie. Dał i zadał równocześnie. Dlatego bardzo gorąco w imieniu wszystkich maszynistów, członków Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, emerytów, rencistów oraz własnych, dziękuję Panu Bogu za dar mszy świętej modlitwy, podczas której mogliśmy uczestniczyć w Jego łaskach za Słowo Boże, które pokrzepiło nasze serca i daje siłę do na dalszy trud pracy, na zmianę na lepsze naszej ukochanej ojczyzny. Naszej kolejarskiej patronce świętej Katarzynie dziękujemy za opiekę, proszone łaski u Jezusa Chrystusa. Dziękuję za Słowo Boże skierowane do nas, za kapłańskie serce, za ofiarę mszy świętej, za poświęcenie sztandaru, wielkie Bóg zapłać. Dziękuję władzom rządowym, samorządowym, kierownictwu spółek kolejowych, wszystkim gościom maszynistów, a także wszystkim kolegom maszynistom, którzy razem z nami zgromadzili się na tej mszy świętej, by dziękować Panu Bogu, prosić o łaski, błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata pracy. Szczególne podziękowania kieruję dla pocztów sztandarowych, przybyłych z najbardziej odległych miejsc naszego kraju, a także z Rzeszowa. Święta Katarzyno Aleksandryjska, patronko kolejarzy, prosimy Ciebie, wyjednaj nam siły do przezwyciężania zła, ześlij potrzebne siły do pracy, czuwaj nad naszym bezpieczeństwem, ześlij potrzebne łaski i umacnij nas w drodze do Królestwa Bożego. W takiej chwili trudno znaleźć odpowiednie podziękowania, więc pozwólcie raz jeszcze przywołać słowa pięknej pieśni. Nie umiem dziękować Ci, Panie, bo małe są moje słowa. Zechciej przyjąć moje milczenie i naucz nas życiem dziękować. Serdeczne Bóg zapłać na pamiątkę rocznicy powstania i reaktywacji Związku Zawodowego Maszynistów. Chciałbym wręczyć taki drobny upominek dla Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa i księży koncelebrantów. W fotograficznym skrócie 95-lecie i 25-lecie reaktywacji. Na kartach tej publikacji również znajdzie się wiele przejawów naszego związku z Kościołem, wiele uroczystości, w których bierzemy udział z okazji naszych świąt. Myślę, że również będzie to w czasie wolnym dobra lektura. Serdeczne witam. Związku Maszynistów, bardzo dziękuję za te słowa i powitania i podziękowania i też za ten album 25 lat reaktywacji, 95-lecia powstania. W wolnym czasie zapoznam się, przeczytam, bynajmniej nie za pokutę, z ciekawości. Byłem przekonany, i tak dotykałem, że to jakiś plastyk, blacha czy coś, ale ksiądz prałat mnie tu wyprowadził z błędu i mówi, że to pentolino z czekolady, czy z ciasta, smaczne, bo pytam, co my z tym zrobimy. Ja myślę, że tak, ponieważ to najdalszy zakątek tutaj Gdynia i od Warszawy i tak dalej, to niech to zostanie w tym kościele, przynajmniej przez niedzielę jedną, a potem przedszkole całe, nie, to już nie będę do Gdańska wiózł, to tak jak się mówi, do morza nie można wody dolewać. A mamy tutaj przedszkole i szkołę, to te dzieci będą miały się podzielić. Jedni wybiorą pierwszą klasę, przez drugą. No, tylko maszynista. Maszyny, to chłopcy. No, z tego się coś
wylęgnie przecież. Bardzo dziękuję. No i teraz bliska ja nie widziałem, tak ta żywo wędrowina, ale teraz jest, będzie w dyni. No to może zobaczymy. Tak czy owak życzymy powodzenia i niech coś drgnie wreszcie polskich kolejach. Nie wymieniam wszystkich, ale widziałem przewozy regionalne, ale marszałka nie widzę, a on odpowiada za przewozy na terenie województwa. No, kipaka komanda, kto płaci, też ten uczestniczy w rządzie. Nie zatrzymujemy, bo ponieważ mamy tutaj pani minister, prezesów i tak dalej, a tam te rządki nie są aż tak długie w tych ministerstwach, więc trzeba wracać do Warszawy i pilnować, żeby ktoś nie zajął miejsca i nie uprzedził. Nie zaszła potrzeba przyjacielu posiąść się niżej czy wyżej. Życzymy, żeby wyżej. Żeby wyżej, to zawsze będą znajomości. Iście w pokoju Chrystusa.
lokomotywa całkowicie zmodernizowana, cała góra jest wszystko nowe, tu jest pulpit elektroniczny, już pulpit diagnostyczny, tutaj jest monitor diagnostyczny, monitor. Widzimy obraz z przodu, lokomotywy z tyłu, lokomotywy i dodatkowo widzimy jeszcze obraz lokomotywy, jak jedzie jako tył, zawsze z lewej strony, a prawa strona patrzy do przodu. Dalej jest tutaj modernizacja, można przychodzić, pracować na jednym pulpicie. Za pomocą tego przełącznika i tej aktywacji przechodzimy na pulpit drugi i jedziemy sobie cały czas do przodu. Jeździliśmy w sezonie lokomotywą tą, 7 wagonów do Helu w górki. Sprawdzała się. Jest to lokomotywa przeznaczona głównie do manewrów. Nie jest to lokomotywa pociągowa. Lokomotywa pociągowa jest też produkowana, w tej chwili dwusilnikowa z ogrzewaniem elektrycznym i ta będzie służyła do pracy pociągowej. Będzie też ogrzewała składy, czy klimatyzacja latem, czy ogrzewanie zimą. Jako rodzic, jak pani ocenia wjazd? Super, jest bardzo dobrze, naprawdę. Bez problemu mogła wjechać. Jak wózek będzie mógł się przemieszczać pomiędzy przedziałami? Jest szeroko, więc myślę, że nie będzie żadnego problemu. Spróbujmy przejechać może. Tu jest przedział przygotowany właśnie. Bardzo fajnie. Jest to przedział specjalnie przygotowany właśnie dla osób na wózkach podróżujących. W bezpośrednim sąsiedztwie przedziału znajduje się toaleta, przystosowana również dla osób na wózkach, także w połączeniu z rampą, szerokim przejściem, to wszystko stanowi część wagonu przygotowaną specjalnie dla osób niepełnosprawnych podróżujących na wózkach. No niestety nie było takich możliwości, żeby podróżować pociągiem. Często musiałam prosić właśnie drużyny konduktorskie o pomoc lub ludzie, którzy też siadali do pociągów, pomagali po prostu. Także trzeba było i wózek wnieść, i dziecko osobno, więc to było bardzo dużo utrudnione. Teraz po prostu jest niewiarygodnie, jest super teraz po prostu jest. Teraz można podróżować pociągiem po prostu, co wcześniej było niemożliwe. Jak ci się podoba nowy pociąg, powiesz nam? No, jest. Superowy. Jest superowy. A ten przyjechał przynajmniej na wylady. A powiedz nam, jak się wjeżdżało? Jaki był wjazd do pociągu? Dosyć szeroko, ale dało się jakoś wjechać. Bez problemu. Siedzenie można złożyć i tu można właśnie wózeczkiem ostrożnie podjechać wózeczkiem. I również i dla bezpieczeństwa jest tutaj pas, którym można przypiąć, żeby podczas jazdy, hamowania, przyspieszania pociągu nie było niebezpieczeństwa odjechania wózka i po prostu osoba na wózku zrobiła sobie krzywdę. Zauważyliśmy również, że niepełnosprawna osoba ma po lewej dłoni sterowany pulpit. Do czego służy ten pulpit? Jest to gniazdko do zasilania, może sobie tam laptopa czy inne urządzenie podłączyć. Sterowanie oświetleniem, temperaturą, jak też wezwanie obsługi, pomocy. Jeżeli jest taka konieczność, można przyciskiem włączyć i przywołać obsługę.